Po wakacyjnej przerwie witam Państwa w programie Gość Telewizji Zabrze. Dziś zaproszenie do naszego studia przyjął Sławomir Szanowski, dyrektor Zabrzeńskiej Filharmonii. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, wakacje można by rzec już za nami. Proszę powiedzieć, czy to były wakacje dla zabrzeńskich filharmoników pracowite, czy raczej były one związane z urlopem? Oczywiście urlop jak najbardziej musiał się odbyć, jak to w każdym zakładzie pracy. Natomiast pracowaliśmy w sierpniu na festiwalu imienia Kiepury w Krynicy. Daliśmy koncert zatytułowany Sopran kontra Tenor. Koncert, który bardzo się podobał. Przy okazji tego koncertu dyrektor festiwalu, przy okazji dyrektor również Opery Krakowskiej, pan Bogusław Nowak zaprosił nas w sposób oficjalny na festiwal przyszłoroczny, zatem wydaje się, że spełniliśmy oczekiwania organizatorów i widowni. Koncert się udał, zagrany w bardzo trudnych warunkach. Jak Państwo doskonale wiecie, w tym roku nie oszczędza nas pogoda. Co róż pogodynki mówią o pięknej, słonecznej pogodzie, ale nie zawsze to sprzyja artystom. W takich warunkach dość trudno się pracuje, ale daliśmy radę, zagraliśmy ten koncert. Jest zaproszenie na rok przyszły. Zatem nasze wakacje z takim silnym akcentem kiepurowskim były, a teraz już przygotowujemy się do nowego sezonu. Który to sezon? 66. sezon naszej filharmonii. W 1950 roku rozpoczęliśmy swoją oficjalną działalność. 66. sezon, ale 65 lat będziemy mieli w listopadzie, nasze urodziny. Chcemy oczywiście muzycznie spędzić, o tym za chwileczkę. Natomiast ten sezon rozpoczynamy już niebawem, 11 września, koncert symfoniczny, jak przystało na każdą szanującą się orkiestrę filharmoniczną, ze znakomitym solistą, panem Tomaszem Darochem, jeden z najwybitniejszych w tej chwili polskich muzyków młodego pokolenia. Damy koncert wiolonczelowy Haydna, symfonię Czajkowskiego. To będzie początek tego sezonu, a potem wiele różnych wydarzeń. Panie dyrektorze, 65 lat, no jubileusz dość poważny. Proszę powiedzieć, jak zatem i czego możemy się spodziewać przy okazji tego jubileuszu? Oczywiście jubileusze mają to do siebie, że oczekuje się od jubilata jakichś nie wiadomo jakich wielkich wydarzeń. Naturalnie staramy się takie przygotowywać, ale nie tylko przy okazji jubileuszu, tylko każdego praktycznie naszego koncertu. Dlatego, że gdyby kierować się tylko tym tokiem myślenia, że od jubileuszu do jubileuszu, to w międzyczasie można by odnieść wrażenie, że nic specjalnego się nie dzieje. Jest to błędne myślenie. Przygotowujemy oczywiście ten koncert w sposób szczególny. Zaprosiliśmy do udziału znakomitego, jednego z najwybitniejszych polskich pianistów jazzowych, pana Adama Makowicza. Specjalnie z Nowego Jorku przyjedzie na ten koncert. 21 listopada wraz z nami zagra słynną błękitną rapsodię George'a Gershwina. I też nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo przecież jest to utwór doskonale znany, wielokrotnie przez nas grywany, ale pan Adam Makowicz, jak Państwo doskonale wiecie, ma swoją specyficzną kadencję w tejże błękitnej rapsodii, tylko on ją wykonuje. Często zdarza się, że kadencja w jego wykonaniu przerasta rozmiarami cały utwór, ale jest to specyfika właśnie wykonania tego utworu z panem Makowiczem. Chcemy zaprezentować go naszej zabrzeńskiej widowni. To będzie jedna część koncertu, a w drugiej pomyślałem sobie, że chcemy przypomnieć historię orkiestry w muzycznych obrazach. Chcemy porozmawiać w krótkich słowach o naszej przeszłości, to co się działo, jakie były momenty ważne, jakie były momenty historyczne w naszym zespole, a będziemy to wszystko ilustrować muzyką, czyli wybranymi fragmentami tego, co najczęściej grywamy, również tego, czego najbardziej oczekuje od nas widownia. Jubileusz to też taki moment, który skłania do refleksji, do pewnych podsumowań. I ja chciałam pana zapytać o te podsumowania. Jak w tej chwili mają się zabrzeńscy filharmonicy? Oczywiście na podsumowania zawsze jest taki moment przy okazji jubileuszu, jakieś spojrzenie wstecz, spojrzenie sentymentalne, czy też podsumowujące. No myślę, że mamy się całkiem dobrze, jeśli chodzi o kondycję naszą artystyczną, bo praktycznie każdego sezonu grywamy lekko ponad 90 imprez. To jest duży nakład pracy. Wielokrotnie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach poza naszym miastem, o czym nie zawsze nasi mieszkańcy mogą wiedzieć. To są różnego rodzaju festiwale krajowe, międzynarodowe, są to konkursy międzynarodowe, gdzie jesteśmy orkiestrą konkursową. Dużo się dzieje, więc sądzę, że pod tym względem artystycznym jest całkiem dobrze. Orkiestra ma stabilny skład, 60-osobowy. Jeśli następują u nas jakieś małe zmiany, to są to zmiany na zasadzie tylko ewolucji, nie na pewno rewolucji. Także stabilny, solidny skład. Naturalnie są oczywiście i bolączki, jak wszyscy je mamy. Nie będę mówił, bo to wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi. Są to problemy, które
które chcielibyśmy rozwiązywać i dać muzykom, obok tego, że wykonują piękną muzykę, również satysfakcję materialną. Czasami udaje nam się to lepiej, czasami troszkę gorzej. Będziemy dążyć w takim kierunku, aby ta satysfakcja obok artystycznej również szła w tym samym kierunku dwutorowo. Czy nam się uda? Czas pokaże. Panie dyrektorze, chciałam jeszcze zapytać o ofertę edukacyjną, bo to też niezwykle ważny element, jeśli chodzi o Państwa pracę, ale przede wszystkim jeśli chodzi o młodzież, o dzieci. Czy także w tym sezonie znajdzie się czas na to, by opowiedzieć i pokazać mieszkańcom Zabrza? Naturalnie, że musi się znaleźć i znajdzie się. Muszę Pani powiedzieć Państwu również, że ta akcja edukacyjna, która jest trudna, to nie jest wcale prosta akcja, szczególnie od czasów, kiedy przedmioty związane ze sztuką, czy to wychowanie plastyczne, czy to wychowanie muzyczne w szkole troszkę jakby zaniemogły. My przejęliśmy tą funkcję edukacji i ma się to całkowicie dobrze. No powiem tylko, że mamy w tej chwili 31 sierpnia, w momencie kiedy rozmawiamy, tuż przed nowym sezonem, a mamy sprzedane koncerty szkolne do końca stycznia. Także jeszcze nie zaczął się rok szkolny, a my już tych koncertów praktycznie nie mamy, znaczy tych terminów. Bardzo się z tego powodu cieszę, że szkoły są zainteresowane. Przychodzą do nas dzieci w różnym wieku, dzieci przedszkolne, starsze grupy, małe dzieci ze szkół. Czasami organizujemy koncerty również dla młodzieży nieco starszej, gimnazja, licea. Przyjeżdżają do nas grupy z różnych miast ościennych, czasami nawet nie ościennych, bo dalszych. Przyjeżdża Rybnik, przyjeżdża Wodzisław, Gliwice, Jaworzno. To są grupy, które do nas często witają. No i staramy się pokazywać tą naszą muzykę, przygotowywać do obecności na prawdziwym koncercie wieczornym, co czasami też ma miejsce. Parę razy zdarzyło się, byliśmy tym faktem bardzo zaskoczeni, że na któryś koncert wieczorny przyjechała duża, zorganizowana grupa, młodzież elegancko ubrana, w strojach wieczorowych. Byliśmy naprawdę zaskoczeni. I potem okazało się, że to jest pokłosie naszej akcji, tych koncertów dopołudniowych. Zatem myślę, że jest to kierunek, który będziemy uprawiać. Nie jest to łatwe, ale jest to bardzo ważne nasze zadanie, zadanie statutowe, z którego się będziemy cały czas wywiązywać. Przed nami jeszcze urodziny miasta. No myślę, że mieszkańcy Zabrza nie wyobrażają sobie urodzin bez zabrzańskiej filharmonii. Co z tej okazji przygotowujecie? I tu również cieszymy się, że władze od wielu już lat dostrzegają ten moment, że mając zawodową, profesjonalną orkiestrę w swoim mieście, nie starają się zapraszać innych produkcji. To niezwykle istotne i cenne. W tym roku, po latach koncertów, nazwijmy to anglosaskich, gdzie prezentowaliśmy muzykę musicalową, czy też znakomity koncert ze świetnym trębaczem Gary Katmanem. W tym roku prezentujemy muzykę nieco inną. Będą to słynne chóry, wespół z naszym zabrzańskim znakomitym chórem Resonans con tutti. Chcemy przypomnieć naszym słuchaczom słynne chóry z oper, z oratoriów, z musicali. Chóry, które zostały napisane na różnego rodzaju okazje. Natomiast chcemy też przypomnieć sylwetkę wybitnego kompozytora z Zabrzem zaprzyjaźnionego. Mam na myśli Wojciecha Kilara. Jeden z jego słynnych utworów choralnych również w tym koncercie się pokaże. Panie dyrektorze, jak się będzie kończył ten, może to półrocze, ten sezon artystyczny? Naturalnie mamy już pewne stałe punkty. Doskonale Państwo o tym wiecie, czego owocem jest frekwencja na naszych koncertach. Tradycyjne koncerty, teraz tak jak powiedziałem, na jesieni festiwale. Później specjalny koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości ze świetnym Kubą Jakowiczem. Później nasz jubileusz 21 listopada, koncerty świąteczne, które również już stały się tradycją. Tym razem w wykonaniu świetnych śpiewaków z Teatru Roma w Warszawie, już znanych w naszym mieście. No i wreszcie koncert noworoczny 3 stycznia, tuż po Nowym Roku. Chcemy zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z muzyką popularną. Tym razem atrakcją, czy też ciekawostką tego koncertu będzie udział dwojga muzyków, którzy tworzą harfę szklaną. Glass Duo, czyli harfa szklana, bądź też duet kieliszkowy, jak niektórzy to nazywają. Coś, czego jeszcze w naszym mieście nie było. Już dziś anonsuję ten koncert i gorąco na ten cały 66. sezon Państwa zapraszam. Drodzy Państwo, jak słyszeliśmy, program niezwykle bogaty i startuje już lada moment. Ja bardzo dziękuję Panu za zaproszenie do Filharmonii, za przybycie do studia, a Państwu dziękujemy za uwagę i żegnamy się. Do widzenia.